dziewczyny. Dzisiaj przychodzę do Was z Karoliną z kanału Stylizacji, którą na pewno doskonale znacie. Jest mi bardzo miło, że mam taką możliwość, żeby z Karoliną właśnie nagrać taki wspólny filmik. Dzisiaj będę chciała Wam pokazać, jak odtworzyć właśnie taki makijaż no make-up, jaki w tej chwili Karolina ma na sobie. Moim zdaniem właśnie Karolinie bardzo pasuje taki makijaż z uwagi na to, że ma bardzo dziewczęcą urodę, więc jeżeli jesteście zainteresowane tym, w jaki sposób wykonałyśmy ten makijaż, to koniecznie zostańcie z nami do końca. Bardzo przyjemnie jest, jak ktoś Was maluje, mówię Wam od razu. Yeah! Bardzo mi się podobało. Zaczynamy. Zaczynamy. I teraz w związku z tym, że Karolina ma sporo niedoskonałości na swojej buzi i chciała je zakorygować, to nałożymy Karolinie odrobinę kamuflaża i punktowo pędzelkiem będziemy sobie nakładać właśnie ten kamuflaż. Czynność tą możecie również wykonać palcami, bo jeżeli wykonacie ją palcami, to również możecie uzyskać bardzo fajne krycie, a później możecie sobie właśnie to w taki sposób rozklepać naokoło paluszkami i myślę, że to jest taka najlepsza opcja właśnie, która najnaturalniej wygląda. Powiem szybko mój trik. Po kremie nawilżającym jeszcze na same wypryski nałożyłam sobie żel na wypryski, takie malutkie ciupki. I warto sobie pod makijaż właśnie cienką warstwę takiego żelu nałożyć. Jak nie będziecie oczywiście na słońce wychodzić, żeby sobie w ciągu dnia to działało. No. A jak ten żel, jak to coś się nazywa? Akurat mam drogeryjny, taki zwykły drogeryjny, kupiłam za granicą, ale można jakikolwiek Clearasil czy jakikolwiek dostępny po prostu taki, nie mówię apteczny, może być po prostu żel taki z drogerii przeciw wypryskom, żeby delikatnie jeszcze wysuszał te zmiany. Nie padało ani razu jeszcze proszę. Warto do takiego makijażu właśnie no make-up używać takich produktów typu kremy BB albo typu CC, dlatego że one nie są jakieś mega kryjące i wygląda to w miarę naturalnie, a w końcu o to nam chodzi w takim makijażu. Nie wiem, czy będę tutaj miała odpowiedni kolor dla Karoliny, bo ten krem CC z Evelyn, który mam właśnie ze sobą, jest charakterystyczny właśnie w tym, że jest biały. On dopiero po czasie się uwalnia, jak już pod wpływem ciepła rąk się rozmarowuje, to dopiero widać. Po prostu pod wpływem wklepywania tego produktu na buzie uzyskujecie takie bardzo fajne, naturalne wykończenie. I tak to wygląda po wklepaniu go gąbeczką. I teraz takim krokiem kolejnym będzie nałożenie odrobiny korektora pod oczy. Zawsze nałożenie korektora pod oczy rozświetli troszeczkę nasze oblicze. I wklepiemy sobie również ten korektor gąbeczką Beauty Blender. I jak widzicie, Karolina ma takie właśnie rozświetlone spojrzenie i taką bardzo świeżą buzię. Żeby ten makijaż był takim makijażem, który będzie nam służył cały dzień, to również nałożymy odrobinkę pudru transparentnego. I nie będziemy wklepywać, tylko po prostu omieciemy sobie buzię w tych miejscach, w których zazwyczaj nasza twarz ma tendencję właśnie do przetłuszczania się. Ok, więc mamy twarz omiecioną teraz pudrem transparentnym. Ta buzia się nie świeci, ale zachowuje taki efekt rozświetlenia. I teraz przejdziemy sobie do przeczesania brwi. Karolina ogólnie ma swoje brwi dość takie dobrze wyregulowane, więc te brwi przeczeszemy sobie żelem do brwi. I dzięki temu też, że ten żel właśnie ma odrobinkę koloru w sobie, to też dzięki temu właśnie ewentualne jakieś ubytki możemy sobie dzięki temu uzupełnić. Okej, brewki mamy ogarnięte. Wygląda się lepiej czuję. Całkiem naturalnie, a jednocześnie człowiek jest dzięki temu bardziej wyraźny. Tak. Nałożymy sobie również kamuflaża odrobinę jako taką bazę na powieki. Chodzi o to, żeby uzyskać taki efekt świeży i wypoczęty. Okej, teraz sobie nałożymy odrobinkę takiego jasnego, beżowego cienia, będzie to cień Singlota w odcieniu 351 i go nałożymy płaskim pędzelkiem i delikatnie sobie wklepiemy właśnie na cały obszar tutaj powieki ruchomej, żeby sobie po pierwsze utrwalić tą naszą bazę, którą jest kamuflaż, po drugie podjeżdżamy pod łuk brwiowy, żeby sobie tutaj jakby wyczyścić to miejsce pod łukiem brwiowym, a po trzecie też ten właśnie cień w takim beżowym kolorze rozświetli nam właśnie powiek. Jest to dalej to właśnie, co chcemy uzyskać dzięki makijażowi typu no make-up. Okej, następnym cieniem, który sobie nałożymy, taki chłodny odcień właśnie brązu, pozwoli nam delikatnie zaznaczyć załamanie powieki takim puchatym pędzelkiem. I jakby ostatnim elementem makijażu oczu jest wytuszowanie rzęs. Okej, i ostatnim takim elementem makijażu, takiego no make-up, jak widzicie, Karolina nadal wygląda bardzo naturalnie. Nawet nie miała make-up, pomimo kilku różnych zabiegów. I teraz nałożymy sobie pędzelkiem do różu, odrobinkę różu i odrobinkę nakładamy tutaj na właśnie środek policzku.
Okej, i ostatnim elementem, jeżeli chodzi o twarz, to będzie naturalne takie rozświetlenie. I to rozświetlasz mój iluminator. Nigdy w życiu go nie było. Odrobinę damy na czoło, co wiele osób się boi, bo się boją, że się będzie to wyglądało, jakby się świeciły. I jeszcze troszeczkę na środek nosa. To rozświetlone. I na usta moją propozycją jest nałożyć sobie z jakiegoś naturalnego produktu. To produkt z Essence, Taste the Sweet. Skoro jest bardziej błyszczykowy, on nie był odpakowywany dotychczas przeze mnie, więc dlatego pozwolę sobie nałożyć go Karolinie prosto z aplikatora. Tak wygląda, moim zdaniem, właśnie makijaż no make-up, moje interpretacje. Oczywiście jest to kwestia indywidualna, więc tutaj każdy z Was powinien to zrobić tak, żeby mieć tego po prostu jak najmniej. A tak wygląda Karolina i moja interpretacja makijażu no make-up. Jeżeli Wam się podoba, to bardzo się cieszę. I dajcie kciuki do góry. Koniecznie. Również zapraszam Was oczywiście do subskrybowania kanału Karoliny, jeżeli tego jeszcze nie robicie, chociaż w to nie wierzę. No i oczywiście do tego, żebyście również obserwowali mnie, ponieważ właśnie zaczynam swoją drogę z YouTube'em i będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Koniecznie. Także do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa!